Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie w ten nieciekawy zimowy czas. Miała być wiosna, przyszła zima i zanosi się, że do 20 marca ta zima potrwa. Być może wraz z wiosną kalendarzową będziemy mieli jakieś przedwiośnie, ale też nie wiadomo. Najgorsze jest na drogach. Drogowcy myśleli, że wiosna, może już nie mają pługów, może coś im się popsuło, no i te drogi wyglądają nieciekawie. No ale proszę Państwa, wszystko w nadziei, wszystko w tym, że będzie lepiej i już za tydzień ta zima sobie pójdzie, chociaż no, Grzegorza przyszła zima od morza. No ale mam nadzieję, że na Zbigniewa się na nas zima właśnie pogniewa. A Zbigniewa już w niedzielę 17 marca. Ta niedziela w ogóle będzie znakomita, ponieważ nie tylko to są moje imieniny, ale również finał, gala naszej halówki, 14 już halówki tygodnika Co Słychać. I zanim przejdziemy w ogóle do omawiania tego, co zdarzyło się w 11 numerze i tego, co nakręciliśmy i mamy w naszych reportażach, chcę powiedzieć, że właśnie w niedzielę rozegraliśmy ćwierćfinały, eliminacje i ćwierćfinały w grupie Open, mężczyzn i kobiet. Wszystkie wyniki są właśnie w aktualnym numerze i na stronach internetowych, tudzież w streamingu naszym będzie reportaż filmowy z tego wydarzenia. Natomiast w niedzielę, proszę Państwa, a wcześniej w sobotę, zagrają klasy 5-6, to jest jedna grupa rozrywkowa. Zagrają chłopcy z gimnazjów, klasy 5-6 o 10 w hali przy ulicy Okrzei. To jest zespół szkół miejskich numer 1. Natomiast gimnazjaliści od godziny 11. No i zagramy później ćwierćfinały, by na półfinały już zaprosić zarówno 5-6 klasy, jak i gimnazjalistów w niedzielę 17 marca od godziny 10. Od godziny 10 do 13 zaplanowaliśmy właśnie półfinały i finały, a po nich zaraz gala nagród. Będzie pan starosta Antonian Tarczyński, też ufunduje swój puchar dla najlepszego zawodnika, puchar dodatkowy całkowicie od naszych nagród, a przypominam, że to będą i puchary dla pierwszych trzech drużyn, i medale, i dyplomy. Ale oprócz pana starosty będzie również szef, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu, Daniel Milewski, który również ufunduje wspaniały puchar. Pan starosta dla najlepszego zawodnika turnieju, a pan przewodniczący najlepszej zawodniczce. No nie dziwmy się, władze powiatu bardzo ładnie weszły w nasz turniej, w nasze mistrzostwa, bo to są mistrzostwa ziemi, jakby nie było mińskiej. Także bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, zarówno w sobotę do hali przy Kopernika, jak i w niedzielę w hali przy gimnazjum numer 3. Obaj panowie dyrektorzy byli tak uprzejmi, zarówno oni, jak i pan burmistrz pożyczyli nam tych hal za darmo, ponieważ organizatorem 14 halówki, w ogóle wszystkich halówek od momentu powstania jest Fundacja Miwena i ta organizacja pozarządowa ma prawo ubiegać się o bezpłatne użyczenie sali, która jest w jurysdykcji władz miasta, a szkoły właśnie do miasta należą. Jeszcze raz, proszę Państwa, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na galę, na finały naszej halówki. To już 14 halówka tygodnika Co Słychać.
tygodnika, a w tym roku również telewizji Co Słychać. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, a co w naszym tygodniku, oprócz rozgrywek sportowych, o których mówiłem poprzednio? No przede wszystkim jest to 11 numer, właśnie świeży. Tutaj może Państwu przedstawię. Ten numer właśnie już jest w sprzedaży. Już jest w sprzedaży, zachęcamy nie tylko do kupowania, ale i oglądania naszej telewizji, ponieważ tak jak mówiłem przed kilkoma tygodniami, a właściwie od początku, od listopada, telewizja jest dopełnieniem organu naszego prasowego, dopełnieniem tygodnika i ma służyć właśnie tygodnikowi. Jak dalej się potoczy sprawa, jeszcze nie wiadomo, ponieważ tak docelowo myślimy, a już trwają rozmowy, że właśnie to będą dwa równolegle idące czy promujące się media, promujące nie tylko siebie, ale przede wszystkim miejskie wydarzenia, wydarzenia z ziemi miejskiej i również firmy z naszej ziemi, które chcą dotrzeć do klienta i jak najbardziej się rozwijać. Proszę Państwa, a w tygodniku 11 numerze mamy wiele ciekawych oczywiście treści, ale by nie mówić tylko ogólnie, jakie to są ciekawe treści, od razu zajrzyjmy na stronę trzecią, gdzie mamy bardzo interesujący tytuł Łyse Brysie. No, chodzi o to, że niektórzy panowie golą się na, jak mówią, mówimy kolokwialnie, łysą pałkę i nie wiadomo, zastanawiamy się, czy to o czymś świadczy, czy nie, bo oczywiście w wersji symbolicznej, w znaczeniu symbolicznym, to właśnie włosy są takimi symbolami miłości i szczęścia, i potęgi, i siły, i mocy. Natomiast brak włosów, jak pamiętamy u Samsona, objawił się właśnie brakiem siły. Ale tytuł nawiązuje również do ostatnich wydarzeń podczas sesji Rady Miasta, a ta sesja była bardzo, bardzo niedawno, bo w poniedziałek i tam doszło do pewnych przesileń. Myślę, że Państwo czytając zarówno mój felieton, jak i tekst o właśnie z tej sesji Urząd do Kontroli, dowiedzą się szczegółów. Ja chciałbym teraz tylko powiedzieć, że jeden z radnych, radny Kuć, no, otarł się o nieprzyzwoitość wręcz, czy wręcz doszedł do nieprzyzwoitości, krytykując wolne, niezależne media. Nie wiadomo, jaki tygodnik miał na myśli, wiadomo, że płatny i taki, który służy jakiejś opcji politycznej za judaszowe srebrniki. Tu jest wyjaśnienie, mam nadzieję, że to nie chodzi o tygodnik Co Słychać, bo jeśli by właśnie pan radny miał na myśli nasz tygodnik, myślę, że nie oparłby się pozwowi do sądu. Zbadamy tę sprawę, piszę o tym zarówno na stronie trzeciej w swoim felietonie, jak i w artykule dotyczącym sesji. A sesja była o tyle i długa i ciekawa, że radni postanowili dyskutować, nie tylko zadać bardzo dużo pytań i tudzież interpelować, jak i też dyskutować na temat każdej uchwały. A uchwały były ważne. W tym numerze jeszcze o uchwałach nie piszemy, a piszemy o pytaniach i interpelacjach naszych radnych. Zaczęła je Krystyna Mirewska-Stasinowska. No, bardzo ważnym pytaniem o zatrudnienie, to już pytanie ponowione, bo już pamiętają Państwo, że takie pytania były, już i opisywaliśmy je i ze zdjęciami, i zarówno mamy w naszym, na naszej stronie internetowej, w naszej telewizji, całą sesję styczniową. Okazało się, że burmistrz Jakubowski nie zamieścił pytań pisemnych na stronie internetowej, w BIP-ie, czyli w Biuletynie Informacji Publicznej. Radna miała o to pretensje. No i oczywiście oliwy do ognia dolał w pewnym momencie radny Kuć, pytając się, po co radna była u burmistrza.
i sugerował, że to było w sprawach prywatnych. Kiedy burmistrz już odpowiadał na pytania, powiedział, że jest tak wychowany, iż nie zdradza, o czym rozmawia z innymi prywatnie. Natomiast radna nie wytrzymała, wstała i powiedziała, że właśnie była w sprawie oczywiście rodzinnej, ale mimo, że sprawa ocierała się o jej rodzinę, dotyczyła bardzo fundamentalnej treści problemu, jak konkursy na stanowiska w urzędach różnych, w Urzędzie Miasta, jak i spółkach podległych Urzędowi Miasta. To sprawa bardzo okazała się nieprzyzwoita, ponieważ miasto zaprasza kogoś na rozmowy, daje nadzieję, otucha, potem nagle urzędnicy stwierdzają, że ta osoba nie spełnia warunków konkursu. Tak przynajmniej mówiła radna Milewska Stasinowska. Będziemy ten problem badali, o co chodziło. Ja przypominam tylko, że w tym momencie, właśnie na styczniowej sesji, podczas styczniowej sesji radna powiedziała, iż pan burmistrz powiedział, że boi się tygodnika Co Słychać, a mnie konkretnie, za krytykę, której doświadcza. Jeśli będzie dobrze, nie będzie krytyki, jeśli będzie źle, jeśli będą takie incydenty wychodziły, a szczególnie z ust radnego Kucia, który, przypominam, jest szefem klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta, będziemy to wszystko opisywać. Pan radny Kuć jest również prezesem Mazowi, jest to ze sobą powiązane, ponieważ klub Mazowia otrzymuje znaczne dotacje z Urzędu Miasta. Uważamy, że radny, będąc prezesem Mazowi i otrzymując dotacje, powinien zrezygnować z jednej lub drugiej funkcji. I o to będziemy się starać, do tego dążyć, by nie było takich powiązań, a chcę powiedzieć wyraźnie, że nie tylko radny Kuć jest tak połączony z pieniędzmi miejskimi. To tyle, jeśli chodzi o sprawy związane z ostatnią sesją. Ciąg dalszy niewątpliwie nastąpi, a takim już ciągiem dalszym jest liryka Samulika, bo właśnie pan Samulik, Włodzimierz Samulik, zwolniony niedawno prezes PWiK, napisał do naszej redakcji wierszowany list wyjaśniający, jak to było z jego zwolnieniem, dlaczego się nie podobał panu burmistrzowi. Fascynująca jest to lektura. Radzę zajrzeć, zobaczyć, w jaki sposób prezes, były prezes podchodzi do pewnych spraw w formie jak najbardziej rymowanej. To ewenement na skalę, powiedzmy sobie, nawet europejską, kiedy zwolniony prezes docieka swoich racji właśnie w formie lirycznej. Jeszcze chyba tego nigdzie nie było. Mam nadzieję, że inni prezesi, jeśli im talent pozwoli, również będą w ten sposób opisywali swoje przeżycia i dociekali swoich praw. Podobno pan Samulik startował na prezesa PWiK w rozpisanym konkursie. Nie znamy, jak to się skończyło. Z tego, co słyszeliśmy nieoficjalnie oczywiście, ponieważ był sam i jego kandydatura w jakiś sposób dziwny została odrzucona. Zbadamy również tę sprawę i Państwu o tym napiszemy. Natomiast, proszę Państwa, apelujemy również o to, by życzyli Państwo ze swego serca trochę otuchy, a ze swoich kont troszkę pieniędzy na rzecz Państwa, którzy się spalili w gminie Siennica, miejscowości Kulki. W tygodniku Co Słychać prezentujemy zarówno pożar domu, jak i właśnie pogorzelisko. I właśnie to są Państwo konstanty z Kulek, stracili dorobek życia. W tygodniku jest konto, na które można wpłacać. Z tych informacji wynika, że
pomaga gmina, wójt, szkoły w Żakowie, nauczyciele, ale my również zachęcamy naszych czytelników, by pomogli tym, którzy nie mieli szczęścia, których los właśnie w ten sposób doświadczył i spaliło im się wszystko, co do tej pory mieli. Mam nadzieję, że dzięki czytelnikom tygodnika, co słychać, dzięki widzom telewizji, co słychać, uda się przynajmniej w jakiejś części pomóc Państwu Konstantym Skulek. Już z góry serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie dary serca od Państwa, by tej rodzinie pomóc, by im się żyło normalnie. Minął Dzień Kobiet, Święto Kobiet, w związku z tym świętem, którego my tak bardzo nie nagłaśnialiśmy, czekaliśmy na wieści z powiatu, wieści od naszych czytelników, no i takich wieści doczekaliśmy. Byliśmy w paru miejscach, byliśmy w Dobrem, byliśmy w innych miejscowościach, ale również byliśmy w Jakubowie. Byliśmy tam z kamerą i pani wójt Hanna Wocial jak zwykle brylowała w całej imprezie, chociaż była kobietą, ale przekazała w pewnym momencie przewodniczącemu Domańskiemu i jajeczka, które właśnie zamiast kwiatów otrzymały gospodynie z całej gminy. Te najaktywniejsze gospodynie, myślę, że napisałem bardzo tutaj ciekawe takie spostrzeżenia odnośnie tej gminy, odnośnie jakiego fermentu, który tam się dzieje, pozytywnego fermentu i aktywnego bardzo, oraz o występie, o czym mówi sam tytuł, Marusa też rusza. Porusza, czyli powoduje pewne odczucia i uczucia. Kim jest Grzegorz Marusa? No jest pracownikiem Urzędu Gminy, a teraz właśnie postanowił być takim kabaretowym bardem. Gra na gitarze, czyta swoje wiersze z okresu PRL-u, z tych wszystkich zdarzeń, opisuje te zdarzenia, które mu się w życiu przytrafiły, których był świadkiem lub które były w naszej telewizji jeszcze, jak mówi Korwin Mikke, reżimowej. A więc i reżim, i aktualne czasy, i przemiany społeczne. Myślę, że jest to dobry materiał do kabaretu, który ewentualnie tam się urodzi. Liczę na to, że gospodynie z gminy Jakubów zbiorą taką paczkę kabaretową i wystąpią u nas w Auli Budowlanki 13 kwietnia podczas już 6 kabaretonu naszej fundacji Miwena, ponieważ jest to festiwal Miwena Etno Kabaret. Liczę na to, bo proszę Państwa, przyjeżdżają do nas kabarety, grupy, trupy kabaretowe z całego kraju, a z ziemi miejskiej tyle co kot napłakał, więc liczę na to, kiedyś taką umowę jakby niepisaną z wójtami powzięliśmy, że każda gmina wystawi i na festiwal chleba, i na festiwal Miwena Etno Kabaret właśnie jakiś taki reprezentacyjny zespół. Mam wrażenie, że jeszcze rok, dwa i to się stanie. No oczywiście na chwałę kultury wiejskiej, na chwałę naszej w ogóle kultury, bo trzeba powiedzieć, że kultura tradycyjna jest tą kulturą, którą powinniśmy zachować, która powinna w nas być i nie tylko powinniśmy zachowywać jako ci, którzy oglądają, ale ci, którzy uczestniczą w tej kulturze, bardzo, bardzo aktywnie zresztą, czego ja nie przymierzając jestem świadkiem. Proszę Państwa, no i kolejna jakby batalia, kolejny cykl naszej produkcji prasowo-telewizyjnej, czyli cotygodniowe rozmowy z rzecznikiem naszej policji, Danielem Niezdrobą. Właśnie ukazał się pierwszy odcinek. Ten odcinek był oczywiście sfilmowany. Oficer prasowy policji, pan Daniel Niezdroba, jest bardzo życzliwy dla nas i będzie nam wyjaśniał wszystkie tajniki policyjne, pracę śledczą i inne zagadki kryminalne, które dotyczą naszej policji. No ale proszę Państwa,
nie tylko w policji się dzieje. Jak się okazuje, również w Kałuszynie. Napisaliśmy wszakże, że to jest powiat uczniów wybitnie zdolnych, olimpijczyków, ale ja przypominam okładkę. Na okładce jest, jest młody człowiek ze swoją nauczycielką. Jest to Maciek Tenderenda, właśnie ze szkoły podstawowej w Kałuszynie, który został laureatem olimpiady kuratoryjnej przyrodniczej. O meandrach tej olimpiady, jak ona była trudna, bo przecież gdyby była łatwa, Maciek na pewno by się na okładce nie znalazł. Jak była trudna i że sam był z całej ziemi miejskiej, z całego powiatu miejskiego, jako jedyny uczeń szkoły podstawowej, znalazł się wśród laureatów, dlatego jest i u nas jako ta osoba wyróżniona, ta osoba, którą warto pokazać, o której warto mówić, w jaki sposób on się tam dostał. To oczywiście przeczytamy w tygodniku, co słychać o Maćku i jego nauczycielce od przyrody. Proszę Państwa, mamy również wiadomości z innych gmin, a więc są to wiadomości o zdrowiu do remontu z Kałuszyna, również z Kałuszyna, o filantropii w Macierzance, o tym, że Kończynka wygrała czek, Stowarzyszenie Kończynka. Jak to się stało, z czego i pani dyrektor naszego gimnazjum i liceum imienia Polskiej Macierzy Szkolnej może się cieszyć. To wszystko na stronach tygodnika, co słychać. Również o kruszcach pamięci, a więc o sprawie związanej z promocji książki o parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przez Lille Kłos. Która się tutaj wydarzyła w naszym Mińsku Mazowieckim dzięki Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Ja tylko chcę a propos towarzystwa powiedzieć, że w sobotę jest oczywiście zebranie sprawozdawcze tego towarzystwa w bibliotece. Zdaje się, że około południa, 11.45 pierwszy termin, 12.00 drugi termin. Wszystkich zrzeszonych w towarzystwie, a podobno jest tego tych osób około 100 czy ponad 100 w imieniu, ja też jestem członkiem towarzystwa, zapraszamy na to walne zebranie, by podyskutować o sprawach związanych z towarzystwem. My w tym czasie mamy oczywiście rozgrywki w hali przy Kopernika, ale na pewno z redakcji ktoś tam się pojawi i będzie te rzeczy zarówno obserwował, jak i filmował. Mamy również o Dniu Kobiet w mrozach, gdzie dominowało ogniste flamenko. Mrozy są znane, Gminne Centrum Kultury, z takich nietuzinkowych imprez. No i oczywiście nie muszę Państwu pokazać, to jest najnowsza oferta sklepu Centrum Handlowego Lussar. Oferta już świąteczna i już wiosenna, ponieważ wiemy o tym doskonale, święta niebawem, ponieważ mamy już dzień 13 marca, a więc jeszcze połowa miesiąca i już wielki, wielki tydzień. Czas więc najwyższy, żeby zapoznać się z ofertami, zarówno spożywczymi, jak i ogrodniczymi w Mińsku Mazowieckim. Na stronie tuż za propozycją Lussara mamy całą stronę poświęconą opisowi właśnie ostatnich rozgrywek, o czym mówiłem na początku, Open z kamerą. The Open, bo grały grupy Open, a z kamerą, bo wszystko sfilmowała nasza kamera telewizji, co słychać. Zdjęcia, plakat zapraszający do obejrzenia finałów. Zapraszamy wszystkich oczywiście kibiców. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sport, to nie można nie zauważyć tego, co się dzieje w takiej dyscyplinie, która ostatnio w Mińsku jest modna, a mam nadzieję, że będzie coraz modniejsza, to hokej na lodzie. Włodzimierz Polnikowski, który, a propos mój sąsiad, pozdrawiam, który jest przewodniczącym Stowarzyszenia Hokejowego,
To stowarzyszenie działa coraz wyraźniej, coraz ambitniej. Mają mecze z Siedlcami, a w środę mają wspaniałego gościa, znanego hokeistę, który no, był bardzo znany w lidze amerykańsko-kanadyjskiej. Chodzi o Czerkawskiego oczywiście. Jutro o 12, w środę o 12 jest właśnie spotkanie z Czerkawskim i konferencja prasowa związana z rozwojem sportu w mieście Mińsk Mazowiecki. Mamy również artykuł o kolarzach, którzy przygotowują się do sezonu i jeszcze raz o hokeju rodzinnym, bo MOSiR zorganizował taki turniej rodzinny. Myślę, że warto zajrzeć na nasze lodowisko. Warto zajrzeć, może warto też przymierzyć się do uprawiania hokeja. To sport męski, ale mam nadzieję, że młodzi mieszczanie znajdą w tym sporcie swoje przeznaczenie, jeśli chodzi oczywiście o rozwój fizyczny. Hartuję, widziałem zdjęcia panów i dzieci z jakimiś uszkodzeniami, a to na nosie, a to na twarzy. Oni już sobie żartują, że to przy hokeju normalnie, to normalne jakby kontuzyjki takie małe. Mam nadzieję tylko, że się nikomu nic nie stanie na naszym lodzie. Współczuję tylko naszym kamerzystom, którzy w tym chłodzie muszą filmować i jeszcze uważać, by nie dostać krążkiem, no nie daj Bóg, w kamerę. Także bardzo serdecznie zapraszam do podziwiania naszych hokeistów, a taka okazja będzie w środę o godzinie 12, kiedy do Mińska przyjedzie znany hokeista Czerkawski. Nie próżnuje nikt, jest wprawdzie jeszcze zima, ale wszyscy wiemy, że przybliżają się święta. My cały czas obserwujemy nie tylko co się dzieje w powiecie mińskim, ale również w powiatach ościennych, czego wyrazem są strony u sąsiadów. Zachęcam do czytania, być może znajdziecie tam Państwo swoich znajomych, może znajomi, którzy czytają Was w Węgrowie, znajdą tutaj w Mińsku swoją rodzinę lub przyjaciół. Natomiast Wy naprawdę warto i tydzień co słychać, również wspaniałości, oprócz od kalendarza, co można zobaczyć na żywo. Mamy pozycję, co warto przeczytać, czego warto posłuchać oraz szczęścia wróżebne, cotygodniowy dodatek w naszym tygodniku, na podstawie którego każdy z nas może sobie, znając własną cyfrę, odnaleźć swój horoskop na ten tydzień od 1 do 9. Również mamy tutaj program telewizyjny. Ja przypominam, że ten program będzie bardziej dokładny już na stronie internetowej, gdzie podajemy również czas trwania poszczególnych reportaży filmowych. No i tutaj muszę wspomnieć o takiej rocznicy w tym tygodniu. Pamiętają Państwo rozbity przed 33 laty samolot tuż przed lotniskiem Okęcie, a w nim oczywiście Amerykanie, drużyna bokserska, o ile pamiętam, i tak, amatorska bokserska, świta naukowa oraz polska piosenkarka Anna Jantar. Przypominamy o tym, ponieważ to właśnie po jej tej tragicznej śmierci ukazała się płyta, gdzie jest również piosenka Nic nie może przecież wiecznie trwać. Wyśpiewała sobie ten tragiczny los? No, nie wiadomo, może i tak. W każdym razie nie sposób zapomnieć tę kobietę, tę osobowość, tę celebrytkę z czasów PRL-u, ale celebrytkę prawdziwą, nieudawaną. Do dziś jeszcze jej piosenki dźwięczą nam w uszach, a właśnie ta szczególnie, a szczególnie ta, która mówi o tym, że szczęście nie trwa cały czas. Pamiętajmy o tym,
poruszając się zarówno po drogach, po chodnikach, uważajmy na to, by nie poślizgnąć się, nie złamać się nogi, ręki, by dotrwać po prostu do wiosny w jak najlepszym zdrowiu, a może i szczęściu. Kłaniam się Państwu bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień, kiedy będę omawiał 12 numer tygodnika Co Słychać i wejdziemy już w 13 tydzień 2013 roku. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co Słychać TV.